Jak się bogacić na podstawie pierwszej księgi Bogactwa Narodów Adama Smitha o produktywności. Mija właśnie 300 lat od urodzin twórcy nauki ekonomii, współtwórcy klasycznej, wolnorynkowej ekonomii, pierwszego przedstawiciela globalizacji. Adam Smith dowodzi na podstawie własnych obserwacji, analiz, że podział pracy i współdziałanie wskutek specjalizacji i wynalazczości prowadzi do wielokrotnego wzrostu produktywności. Ta z kolei do dostatku podaży dóbr, który jest emanacją bogactwa. Motywacją podziału pracy jest naturalna i typowo ludzka, nieznana wśród zwierząt, skłonność do wymiany, handlu i zamiany jednej rzeczy na drugą. Człowiek, pisze Smith, potrzebuje nieustannie współdziałania i pomocy wielkiej liczby ludzi, podczas gdy całe jego życie wystarczy zaledwie, by pozyskać przyjaźń kilku osób. Daj mi to, czego ja chcę, a otrzymasz to, czego ty chcesz. Bowiem nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własne interesy. Smith dostrzega oczywiście też to, co ogranicza produktywność. Są to tworzone przez prawo przywileje i monopole, które przez ograniczenie konkurencyjności prowadzą do wzrostu cen ponad ceny rynkowe. Często hałaśliwa i wykrętna argumentacja jednych grup zawodowych, pisze Smith, łatwo przekonuje rządy, że interes prywatny części społeczeństwa uznaje się za interes całego społeczeństwa. Z pierwszej księgi Bogactwa Narodów Smitha warto pamiętać, że międzynarodowy rozwój rynków, w tym międzynarodowy podział pracy i współdziałanie, specjalizacja i wynalazczość to procesy nieograniczone i mogłyby dążyć do nieskończoności, gdyby nie zakłócenia wolnego rynku przez monopole i przywileje. Dziękuję.